Angeliko, przed chwilą zakończyła się uroczysta gala rozdania certyfikatów dla uczestników w konkursie Dzieci malują pokój. Oczywiście prace, które mamy okazję w tej chwili oglądać, były prezentowane między innymi w Nowym Jorku. Rada ONZ, o ile ja tu się nie mylę, się powiedz, Angeliko, coś więcej o danym projekcie, o danym konkursie i samym dzisiejszym wydarzeniu. Dziękuję za to, że jesteście dzisiaj z nami, ponieważ to był wyjątkowy dzień dla dzieci, przede wszystkim dla studentów tej wyjątkowej anglojęzycznej szkoły, młodych liderów, którzy zaangażowali się w polską edycję tego konkursu. Dzieci malują pokój, czyli Children Painting Peace on Earth, to projekt międzynarodowy. Rozpoczął się właściwie od prac dzieci z Ukrainy. Wiele lat temu, kiedy zainicjowałam ten projekt, rozpoczęłam go od właśnie Ukrainy, aby dzieci, które szczególnie żyją we wschodniej części Ukrainy, gdzie już przed 2022 rokiem, bo tak naprawdę konkurs w 2020 roku już był bardzo czynnie działający na wschodniej części Ukrainy, aby dzieci z tych terenów, których już były szkoły zniszczone, szpitale zniszczone, które doświadczyły traumy wojny, aby mogły wyrażać siebie poprzez sztukę, aby mogły się odbywać lekcje związane z wartością pokoju. I tak to się rozpoczęło. Później ten konkurs był już w wielu różnych innych miejscach świata. Dzieci malują pokój w tej chwili w Afryce, w wielu miejscach w Europie. Dzieci malują pokój w Japonii. Także na stronie konkursu już dzisiaj będą prace, materiały dzieci z Japonii. Przede wszystkim sztuka jest wspaniała do nazywania, wyrażania emocji, takiego powrotu przez dzieci do dziecięcej wyobraźni. Dla młodych ludzi to jest świetny pretekst do zadawania ważnych pytań dla studentów, dla młodzieży, aby zadać sobie pytanie, czym dla ciebie jest pokój, czym jest edukacja moralna, jak możemy działać na rzecz pokoju, jak możemy edukować o pokoju, bo edukacja o pokoju to przede wszystkim edukacja o szacunku do drugiego człowieka, szacunku dla innych kultur, religii, dla dziedzictwa kulturowego innych krajów. Pokój jest najwyższą wartością. Stąd ten konkurs. Dzieci malują pokój, to także to, co dzieje się później dalej z tymi pracami. Były prezentowane w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, gdzie niedawno organizowałam wydarzenie Young Changemakers, Future Moral Leaders with the Global Goal Spirit. W moim wydarzeniu uczestniczyła oficjalna delegacja kobiet z Ukrainy, które powiedziały o sytuacji humanitarnej w Ukrainie, o wojnie w Ukrainie, o sytuacji minowej w Ukrainie. To był taki najsilniejszy głos w ONZ w trakcie tych ważnych wydarzeń. Svitlana Salamatova, z którą wspólnie organizowałam to wydarzenie, zabierała głos w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Miała tam swoje przemówienie, skierowała słowa do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa w naszym imieniu. On także odniósł się do jej słów, opowiedział, co sądzi o obecnej sytuacji, o wojnie w Ukrainie, o tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę, co powinniśmy robić, aby jako międzynarodowa społeczność wspierać w tej chwili Ukrainę. Więc to bardzo międzynarodowy konkurs, który już w tej chwili jest takim sporym globalnym przedsięwzięciem, dlatego że te prace prezentowane tam w ONZ też przyniosły bardzo duży rezultat, wzbudziło ogromne zainteresowanie także międzynarodowych mediów, które interesowały się tym konkursem, historią tych prac, historią prac dzieci z Ukrainy, ale też z Polski, właśnie ze szkół z Warszawy. Także to wspaniale, że młodzi liderzy się zaangażowali. Tą polską edycję konkursu koordynowała Adrianna Szmigiel, młoda uczennica z tej szkoły, stąd, z Warszawy, ale także pokazywaliśmy młodych liderów, projekt Young Changemakers, to także projekt książek, które w tej chwili przygotowuję, książek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o pokoju, o wartości pokoju, o szacunku dla innych kultur, o szacunku dla innych narodowości, religii, które pokazują wspaniałych liderów działań humanitarnych, których spotkałam w różnych częściach świata. Także ważne jest dla mnie, aby te prace wspierały później inne dzieci. Tak więc rok temu na gali Business Women and Life te prace zostały zlicytowane. Wcześniejsze prace dzieci z Ukrainy sprzed paru jeszcze lat, z początków konkursu. I prace te zasiliły organizację zbiórki SOS Wioski Dziecięce na rzecz Ukrainy. Także dzieci wspierają dzieci. To była bardzo owocna aukcja. Te prace także będą przekazane na kolejne aukcje, które już będą wkrótce na dużych galach w Warszawie. Także dzieci wspierają dzieci.